Naszym gościem jest Paweł Głażewski. Witaj, Paweł. Witam. No, twoja druga walka. Jakie odczucia? Przeciwnik twardy, miękki? Znaczy, myślałem, że przeciwnik będzie troszeczkę może twardszy, chociaż złapałem go na dół, a wiadomo, że po ciosach na dół to nie ma mocnych, trafiłem go, czyli coś się przewrócił, raz, drugi, po tym pierwszym czystym ciosie już nawet nie musiałem tak mocno uderzyć i po prostu efekt był taki, że się przewracał, a przeciwnik pomimo tego, że może tak się, no po prostu może tak się trafiło, że udało mi się go trafić, miał dodatni bilans, miał trzy wygrane walki, dwie zremisował, pierwszą porażkę mu zadałem, tak jakby, no i jestem z tego powodu zadowolony. A boks zawodowy, boks amatorski, jakie różnice? Znaczy różnica, ja wiem, to jest moja dopiero druga walka była, także jakichś wielkich różnic na razie. Znaczy ja w ogóle myślę, że akurat mój styl boksowania bardziej predysponuje mnie do tego, żeby być bokserem zawodowym niż amatorskim. Tam siła ciosu, dynamika i to myślę, że lepiej pasuje na boks profesjonalny. Ile walk w tym roku przed tobą? Jakieś budowanie bilansu? Dużo pojedynków? No myślę, że będę miał trochę pojedynków, jeszcze nie wiem, jedną, może dwie zrobić, cztery rundowe, później już szósteczkę jako zrobię, coraz to wyżej, coraz to z lepszymi zawodnikami. Z galami nie będę miał problemu, abym miał tylko siły boksować, ponieważ mój promotor Tomasz Babiloński robi dużo gal, także jak tylko będą siły i chęci, to będę mógł boksować i co daje mi na pewno możliwość rozwoju. Dlaczego Tomek Babiloński? Dlaczego Babylon Promotion? Dlatego, że właśnie robi dużo gal. Jest to młody promotor, szybko się rozwijający. Boksowałem u niego na galach jeszcze jako amator. Bardzo mi się podobały już od bardzo dawna. I tak z czasem podpisaliśmy kontrakt. No i jestem z tego zadowolony, bo myślę, że doprowadzi mnie bardzo daleko. Razem z nim dojdę. Celujesz w jakiś tytuł? Na razie o tytułach raczej jeszcze nie myślę, bo trzeba troszeczkę obyć się z tym boksem zawodowym i poboksować jeszcze, poczuć ten boks zawodowy, bo troszeczkę może się różni. Nie boksowałem jeszcze właściwie żadnej nawet czterorundowej całej walki, bo te dwie, które miałem, wygrałem przed czasem. No i w szóstkę zobaczymy, jak się boksuje, jak ten dystans będę wytrzymywał, no i później będę myślał o walkach o tytuły. Twój idol bokserski, ktoś na kim się wzorujesz, to? Ja myślę, że mój idol taki to jest Mike Tyson, no on podobał mi się, miał bardzo dynamiczny, był bardzo dynamiczny, silny, no i to był mój idol. Teraz najbliższa walka kiedy? Kiedy? Znasz już datę? No jeszcze tam myślę, że następna walka jest 14 chyba marzec, jak dobrze pamiętam, Warka i to jest moja kolejna walka. Nie chciałeś jeszcze trochę poboksować w amatorskim boksie? Znaczy to dla mnie był właściwie już ostatni dzwonek, mam 26 lat, no i a wiadomo, że to w rok, dwa lata się nie zrobi czegoś tam, jakiegoś wyniku na tym boksie zawodowym, tylko potrzeba na to więcej czasu, a też wiadomo, że im więcej tych lat, do 40 nie będę boksował, bo to już i nie ta siła, nie ten refleks, dynamika. Myślę, że teraz właśnie jest ten odpowiedni moment, samo siła wieku, 26 lat, czuję się dobrze, mam chęci do treningów i myślę, że może być tylko lepiej.